Dzień dobry, cześć, witajcie w nowym odcinku. Gdzie jesteśmy? W Dziwnowie. Na kempingu w Dziwnowie, kemping Korab się nazywa. Jest to dziwny kemping. To kemping wam później pokażemy. Na razie jest to kemping typu wehikuł czasu, czuje się jak w roku 75. Taki jest mniej więcej standard, natomiast cena jest więcej niż współczesna. 2030 któregoś. Najdroższy kemping w tym roku chyba do tej pory, jaki mieliśmy. Tak. W zamian co dostajemy? Kawał pola. Dobra, do kempingu wrócimy. Co się dzieje teraz? Idziemy zwiedzać Dziwnów, idziemy przejść się na spacer. Po raz pierwszy oboje jesteśmy w Dziwnowie, także nie wiemy, co nas tutaj czeka. Z tego, co się dowiedziałem, jest Aleja Gwiazd Sportów tutaj. Także idziemy szukać centrum, idziemy szukać promenady, idziemy szukać morza, idziemy na spacer po Dziwnowie. Przez Dziwnów płynie rzeka Dziwna i ona nie jest dziwna dlatego, że coś z nią jest nie tak, tylko tak się nazywa. No i tutaj mamy na tej Dziwnej zalew chyba, bo tutaj jesteśmy teraz na moście, który jest zaporą. A przy okazji mamy taką sytuację, że mamy regatę optymistów. Więc całkiem konkretnie dzieciaki tutaj na optymistach sobie radzą. Płyną dzielnie i tutaj dopływając do zapory zdejmują żagle. Te dzieciaki są brane na hol, ale to są łebki takie po kilka lat. Zobaczcie. Dobra, poprawka. Ja myślałem, że to jest zapora. To nie jest zapora, to jest most po prostu. To jest most i dzieciaki wyjmują żagle po to, żeby przepłynąć pod mostem. Kładą maszt, brane są na hol i przepływają pod mostem na rzece Dziwnej. Zobaczcie, po przepłynięciu na holu pod mostem dzieciaki wkładają maszty, stawiają żagle i płyną dalej. Słuchajcie, tutaj nie ma miękkiej gry. To jest naprawdę konkretnie płynięte. Pyk, zobaczcie, jak im to sprawnie idzie. Tych trzech się zgubiło. Trzy łódki są puste, może wsiadamy. Ale nie ma też masztów, one chyba tak płyną. Zobaczcie, ile ich jeszcze tam płynie, sporo. Oni w ogóle scholowują też same łódki. Tutaj po przepłynięciu pod mostem mają swoją chyba bazę. Port, tam ściągają te łódki, tam płyną. Naprawdę bardzo dzielnie sobie radzą. Ta dziwna czerwona konstrukcja przed nami to jest most zwodzony. Most na rzece Dziwna jest mostem zwodzonym. Tutaj jest konstrukcja, która podnosi fragment mostu po to, żeby rzeką większe jednostki mogły przepłynąć. Przechodzimy pod tym dźwigiem. Teraz wrócimy drugą stroną. Tutaj widzimy kanał ograniczony tymi czerwonymi barierami. Trendy przepływają większe statki, większe jednostki pływające po podniesieniu mostu. Ta wielka czerwona konstrukcja to jest dźwig, który unosi kawałek mostu z fragmentem jezdni. Tutaj widzimy przeciwwagę, całe ramię się podnosi i zaraz zobaczymy, który fragment drogi idzie do góry. Po środku tego fragmentu mostu, który jest podnoszony, przesunę kamerę, tutaj z lewej strony było jedno łączenie, tutaj widać drugie łączenie, cały ten kawałek mostu idzie do góry. I ostatni rzut oka z perspektywy mostu na dzieciaki, które dzielnie sobie radzą na Optymistach. Naprawdę bardzo fajnie dają radę. Okej, to sobie po Dziwnowie i okazało się, że mamy tutaj Aleję Gwiazd, ale tym razem jest Aleja Gwiazd Sportów. Mamy wybitnych polskich sportowców i ich osiągnięcia. Przejdziemy sobie, zobaczymy, kogo tu uwieczniono. Już widziałam, że jest miejsce na Agacie Skolimowskiej, Kamili Skolimowskiej, jest Agata Mróz, Bernard Marszałek. Nie wszystkich znamy. Nie wszystkich znamy. Nie jesteśmy wielkimi fanami sportu, ale skoro coś takiego jest... Janusz Kusociński. Postać historyczna. Stanisław Marusarz. Marusarz, przepraszam. Janusz Kusociński, Halina Konopacka to przedwojenne gwiazdy. Jest też Robert Korzeniowski. Zofia Klepacka. Jerzy Dudek. Jest to o tyle nietypowe, że zazwyczaj te różne aleje gwiazd to są gwiazdy wmurowane w bruk. A tutaj są to takie tablice wzdłuż alei. Słupy i na każdym słupie jest kilka nazwisk. I jakiś medal. Pewnie największe osiągnięcie danego sportowca. Na przykład tutaj na górnej tabliczce mamy Renatę Maurer-Ruszańską i olimpijski medal z Sydney z 2000 roku. Tutaj tablica cała poświęcona Kazimierzowi Górskiemu, Jan Tomaszewski, Mariusz Pudzianowski, Wojciech Brzozowski, Lech Piasecki, Agnieszka Rylik. Słuchajcie, naprawdę jest tego sporo. I jak Ci się podoba atrakcja? No coś innego, coś ciekawego. Trzeba jakąś wiedzę odświeżyć temat sportu na pewno, bo z tym trochę kulejemy. Tak my nie jesteśmy fanami sportu, także no niektóre nazwiska coś nam mówią, ale nie wszystkie. Nie wszystkie. Dobra. Kazimierz Górski nam. No Kazimierza Górskiego już nakręciłem. Idziemy nad morze teraz. Jeszcze techniczna informacja, gdyby ktoś chciał odwiedzić to miejsce, to znajdujemy się w Dziwnowie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ulica Raymonda 10. Tutaj znajdziecie tę aleję. Mamy przed sobą piękny sztorm. Zobaczcie, na promenadzie już nawiało wydmę z plaży. Patrzcie, ile tutaj piachu jest. A jesteśmy ładnych parę metrów od plaży. Piękna sztormowa pogoda, nie? Super pogoda sztormowa, fajnie to wygląda. Nawdychamy się jodu. Wieje, jest super, świeci słońce. Chcemy się przejść. Ciepło, ale jest zimno. Nie jest tak zimno, jak masz dobrą kurtkę. No. Kurtka. Jak widzieliście, na plaży bardzo mocno wiało, dmuchało, mało głów nam nie pourywało. Przyszliśmy w bardziej zaciszne miejsce, jesteśmy z powrotem nad rzeką Dziwna. Zobaczcie, tutaj cisza, spokój. Co prawda za nami samochody jeżdżą na ulicy, ale toń rzeki prawie bez fal. Magda tutaj na mnie czeka, sprawdzimy, czy idąc bulwarami nad rzeką da się dojść do kempingu, czy będziemy musieli wrócić na ulicę. No spróbujemy przejść nad wodą. Fajnie tutaj, co? Jest taki kontrast, bo tu jest z kolei bardzo cicho, tak zacisznie. Ale tam... O, facet złapał rybę. A jednak, urwała się. Nie ma ryby. Nie będzie kolacji. Jak widzicie, dzień ma się ku końcowi. Słońce coraz niżej. Wracamy na kemping i dzisiaj plan jest taki, że weźmiemy sobie iPada i zobaczymy, spróbujemy coś zaplanować na Rugię, bo jak dobrze pójdzie, to jutro już będziemy w Niemczech nocować, prawda? Tak. Musimy popatrzeć na prognozy pogody przede wszystkim. Coś tam wstępnie mamy poplanowane miejsca, które chcemy odwiedzić. I następny odcinek, to jak dobrze pójdzie, już będzie w Niemczech. No nic, a teraz pomału wracamy w kierunku kempingu. Idziemy tutaj cały czas wybrzeżem. Ktoś jednak się łapie cały czas. W sensie łowi się ryby. Przy nabrzeżu zacumowany kuter. Widać cały czas wzdłuż nabrzeża jest ścieżka, można przejść. Zobaczymy, czy dojdziemy do kempingu. Tam następny kuter stoi. I tutaj nie ma portu typowo morskiego na otwartym morzu, tylko na rzece jest nabrzeże, gdzie mogą cumować morskie jednostki. Wygląda na to, że już chyba dalej przejścia nie będzie. Będziemy musieli iść w kierunku ulicy. Chyba że za tymi autami, tam za tymi Mercedesami jeszcze będzie przejście. Jest tam przejście, Magda? Nie wiem. No jakby się kończyło już. Dojdziemy, zobaczymy. Wędzarnia? Nie, tam już raczej przejścia nie ma. Dobra, idziemy w prawo, może się uda do ulicy dojść. No dobra, doszliśmy do ulicy. Przeszliśmy kawałek dalej, po lewej stronie, tutaj jak w dali widzicie, jest ten port rybacki, a tutaj przystań jachtowa. Prawie pusta. Dosłownie kilka łódek stoi. No i tutaj już to wygląda porządniej, taki fajny bulwar jest zrobiony. Ławeczki, tu jakaś smażalnia za nami też. No i przed nami widać tam w oddali ten most zwodzony, od którego zaczęliśmy dzisiejszą wycieczkę. Także musimy już być bardzo blisko kempingu. Magdalena na ławeczce, usiądę, przytulę. Słuchajcie, kończymy dzisiejszy spacer po Dziwnowie. Spacer najpierw nad brzegiem morza, potem nad rzeką Dziwną. Wracamy na kemping. Musimy zapłacić. Zapłacimy za kemping. Kolacja i chyba co? Na dzisiaj będziemy się żegnać. Siadamy do planowania ciągu dalszego naszych wakacji. Magda idzie zapłacić, ja zaczekam. No nie udało się zapłacić. Nie ma pana z recepcji. Dobra, idziemy do kamperka. A jak już idziemy, to po drodze wam trochę powiemy o tym kempingu, na którym się zatrzymaliśmy. Jeszcze raz, kemping nazywa się Korab, jesteśmy w miejscowości Dziwnów i jak ja tutaj wjechałem, to nazwałem ten kemping wehikułem czasu. Gdybyśmy tutaj wylądowali w roku 75, to bym powiedział spoko, fajny kemping. Ale jak na współczesne warunki, to szczerze mówiąc wygląda to słabo. Przed nami jest pawilon sanitarny, niby coś tam odnowione, niby posprzątane, nie wszędzie jest papier toaletowy, na przykład mydła brakuje w dozownikach, to niby drobiazgi, ale przy tej cenie, ile nam tutaj wyszło? Prawie 140 zł, a tak naprawdę nie wiem, czy będzie rzeczywiście ciepła woda, coś tam niby leci, ledwo ciepłe, ja bym chciała już się gorący prysznic, zobaczymy. Nie wiadomo, za co płacimy, to... W tym roku chyba nasz najdroższy kemping, a wygląda, mówię, niewiele dostajemy za te 140 zł, także trudno powiedzieć, że polecamy to miejsce. Za te pieniądze myślę, że nie warto. Zobaczcie, no to jest tak naprawdę kawał pola, no jest prąd i tyle. Jak zrobiliśmy herbatę, to musieliśmy wylać, bo woda z kranu nie nadaje się do picia praktycznie. Aha, jeszcze kolejna rzecz. Nie ma terminala płatniczego, płatność gotówką. Musieliśmy wziąć pieniądze z bankomatu. I tylko gotówka, pan zaproponował też jakiejkolwiek formy płatności. Więc to nie jest wygodne i dobre. Czyli u nas słaba trójka, bym powiedział. Trzy z dwoma. 3-2 ma taki kemping. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Dobranoc. Widzimy się rano w drodze na zachód, za słońcem nadal. Dzień dobry, mamy niedzielę 15 września. Wyszło słońce, jak widzicie, jest niebiesko, ale patrząc na to, jak wygląda Magda, to ciepło nie jest. Jedziemy na północ, cieplej nie będzie. Jemy śniadanie. Po śniadaniu jedziemy już w kierunku Niemiec i dzisiaj kierunek Peenemünde. Także tam będziemy zwiedzać muzeum w byłym ośrodku badawczym rakiet V1, V2 i tam w okolicy będziemy nocować. Na razie zbieramy się, jemy śniadanie i po śniadaniu ruszamy. Trzeba jeszcze pamiętać i zapłacić za kemping, bo wczoraj nie zapłaciliśmy. By nas nie ścigali do Peenemünde. I tak nie wyjedziemy, bo trzeba kabel odpiąć, a jest na kłódkę. Damy radę. A na śniadanie dziś szef kuchni poleca. Parówki z wody. Już się zagotowały, wjeżdżamy z nimi na talerz. Warunki nie sprzyjają, słońce świeciło, tej pory zaszło, więc cała nadzieja jest w keczapie. Ostatnia paróweczka hrabiego Barykenta wyjmujemy po jednej, żeby nam nie wystygły od razu. Bo tak jest wieje. Ziąb. Wieje jak w zupełnie innym województwie. Jak w kieleckim całkiem. Dobra, jemy i zmykamy dalej. Smacznego. Dzięki. No dobra, pogoda się godzina 10 rano. My jedziemy dalej. Krzysiek już, że tak powiem, oporządza ostatnie rzeczy z tak zwanej checklisty przedwyjazdowej. No płyty zamknięte, nic nie zgubimy. Nic nie zgubimy. I co? My się dzisiaj żegnamy z Wami. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Odcinek już z terenu Niemiec, bo dziś przekroczymy granicę. Jedziemy do Peenemünde zwiedzać muzeum, a Was prosimy jak zwykle o lajki, subskrypcje i dużo komentarzy pod tym filmem. I trzymamy kciuki tak naprawdę za nasz kolejny dzień. Że się ciepło to jest, tylko wieje jak w kieleckiem. Dobra, trzymajcie się, my jedziemy dalej. Pa!